Witajcie na kanale. Dziś zabierzemy Was w podróż do przeszłości Ziemi. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by się stało, gdybyśmy mieli szansę cofnąć się w czasie do momentów, które całkowicie zniszczyły życie na naszej planecie? Takie wydarzenia miały miejsce i to nieraz, nie dwa, a aż pięć razy. Tak, dobrze słyszysz. Mowa o pięciu wielkich masowych wymieraniach wydarzeniach, które na zawsze odmieniły Ziemię. A teraz kluczowe pytanie: czy możemy być świadkami szóstej wielkiej katastrofy? Czy nasze działania prowadzą nas ku masowemu wymieraniu? Zanim jednak udzielimy odpowiedzi na to pytanie, warto najpierw zrozumieć, czym tak naprawdę jest masowe wymieranie oraz co miało miejsce w przeszłości. Najważniejsze jest zrozumienie, dlaczego te wydarzenia miały miejsce. Masowe wymieranie to okres, kiedy znaczna część życia na Ziemi zanika w stosunkowo krótkim czasie. Aby to zakwalifikować jako masowe, musi zginąć co najmniej 75% gatunków w okresie nie dłuższym niż 2 miliony lat. To nie jest zwykły proces wymierania, jaki mamy na co dzień, to katastrofa na skalę planetarną. Ale zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, warto zrozumieć, że wymieranie gatunków to normalna część życia na Ziemi. Co milion lat naturalnie ginie około 10% gatunków, co 10 milionów lat wymiera około 30% wszystkich gatunków, a co 100 milionów lat 65%. I to właśnie ta naturalna śmierć i narodziny nowych organizmów stanowią o ewolucji. Masowe wymieranie to coś znacznie bardziej dramatycznego. To nie tylko naturalny proces, ale efekt nagłej i dramatycznej zmiany w środowisku. Wymieranie następuje tak szybko, że ekosystemy nie mają czasu na odbudowę, a życie na planecie zmienia się na zawsze. Zatem w historii Ziemi było pięć wielkich masowych wymierań przez ostatnie 500 milionów lat. Każde z tych wydarzeń miało dramatyczny wpływ na życie na naszej planecie. Ale co takiego się wydarzyło? Spójrzmy na te pięć katastrof, które na zawsze odmieniły naszą planetę. Koniec Ordowiku. 444 miliony lat temu. W tym okresie zginęło 86% gatunków. Z czego wynikała ta katastrofa? Główną przyczyną były zmiany klimatyczne. Rozpoczęły się ogromne ochłodzenia oraz epoki lodowcowe, które wpłynęły na znaczne wahania poziomu morza. Przesunięcie linii brzegowej doprowadziło do zniszczenia wielu ekosystemów. Dodatkowo procesy tektoniczne prowadzące do wypiętrzenia gór spowodowały znaczące zmiany w chemii oceanów, co jeszcze bardziej zaostrzyło kryzys ekologiczny. Późny Devon 360 milionów lat temu. Tu wymarło około 75% wszystkich gatunków. Gwałtowny wzrost i dywersyfikacja roślin lądowych spowodowały globalne ochłodzenie, a zmiany w atmosferze doprowadziły do wyginięcia wielu form życia, zwłaszcza morskiego. Koniec Permu. 250 milionów lat temu. To była prawdziwa katastrofa. 96% gatunków wyginęło. Wulkaniczne erupcje na ogromną skalę na Syberii spowodowały globalne ocieplenie, a wzrost poziomu dwutlenku węgla i siarki w atmosferze doprowadził do zakwaszenia oceanów, kwaśnych deszczy i całkowitej zmiany chemii atmosfery i oceanów. Koniec Triasu 200 milionów lat temu. Wyginęło 80% gatunków. Zmiany te miały związek z ogromną podwodną aktywnością wulkaniczną, która spowodowała globalne ocieplenie i drastyczną zmianę składu chemicznego oceanów. Te zmiany były tak dramatyczne, że niektóre ekosystemy nie miały szans na przetrwanie. Koniec kredy. 65 milionów lat temu 76% gatunków wyginęło. To najgłośniejsze wydarzenie, przy którym wyginęły dinozaury. Ale to nie była tylko jedna przyczyna. W rzeczywistości uderzenie asteroidy w Yucatan w Meksyku doprowadziło do globalnego kataklizmu, który spowodował gwałtowne ochłodzenie. Jednak wcześniej miały miejsce intensywne erupcje wulkaniczne, które także miały wpływ na ten kryzys. Po tych katastrofach życie na Ziemi musiało się na nowo zorganizować. Jednak czy taka katastrofa może wydarzyć się dzisiaj? Co z przyszłością naszej planety? Jak widzicie, każde z tych wymierań było spowodowane przez połączenie szybkich, dramatycznych zmian klimatycznych. I wielkich zakłóceń w ekosystemach, zmian w składzie atmosfery, poziomach mórz, chemii oceanów, a także takich zjawisk jak uderzenie asteroidy. Ale czy nasze działania mogą prowadzić do podobnych sytuacji? Nie jest to takie niemożliwe. Współczesne zmiany klimatyczne spowodowane przez działalność człowieka, jak spalanie paliw kopalnych, wycinka lasów, zanieczyszczenie środowiska, prowadzą do globalnego ocieplenia, zmian w cyklach wodnych i klimatycznych, które mogą mieć podobne skutki jak te, które spowodowały poprzednie masowe wymierania. I tu pojawia się pytanie: czy żyjemy w czasach, które mogą doprowadzić do szóstej masowej wymiany? pięć wielkich wymierań, każde z nich miało niepowtarzalny charakter, ale wszystkie miały jeden wspólny element, były wynikiem gwałtownych, nieodwracalnych zmian. A czy dzisiaj z powodu naszych działań stoimy na progu kolejnej możliwej katastrofy? Choć na razie nie możemy przewidzieć, kiedy to się stanie i czy zmiany klimatyczne i ekologiczne są na tyle duże, aby nam zagrozić, to warto się nad tym zastanowić. Na moim kanale możesz znaleźć film, w którym omawiam i wyjaśniam problematykę związaną z błędnymi analizami baz danych katastrof naturalnych. Dokładnie w nim opisuję, dlaczego informacje, które podają nam media o zwiększeniu ilości katastrof naturalnych na przestrzeni ostatnich lat mogą być błędne. Jakie kroki należy podjąć, by nie dopuścić do kolejnej masowej katastrofy? To pytanie, na które ciężko jest znaleźć odpowiedź. Ponieważ, jak widzieliście w poprzednich latach, dinozaury nie jeździły samochodami, a i tak spotkała je klęska. Pomimo dbania o naszą planetę, zawsze może nas zaskoczyć erupcja wulkanu lub asteroida. Jednak zachęcam wszystkich do dbania o naszą planetę. Rozumiem, że zrezygnowanie z samochodów nie jest możliwe przy aktualnym tempie i wygodzie naszego życia, ale wystarczą proste podstawowe zachowania, jak nie wyrzucać. Korzystanie śmieci do lasu, czy niepalenie w piecach tworzywami sztucznymi? Na koniec dodam, że sam jeżdżę samochodem i nie jestem z tych, co przyklejają się do drogi. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży przez dzieje naszej planety. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień.